Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Piotrem Jankowskim, ekspertem od spraw wdrażania walut lokalnych, tak jak go przynajmniej postrzegam. I porozmawiamy, co możemy zrobić w Polsce. Witam Cię. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, jaki jest problem? Nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. No więc podstawowym problemem jest pieniądz, który jest swego rodzaju narzędziem grabieży i przewłaszczenia. To znaczy pieniądz ten jest oprocentowanym długiem, skazuje nas wszystkich na zadłużanie się systemowe i to zadłużanie ma to do siebie, że może tylko rosnąć, a nie może maleć. To jest spirala, która również powoduje, że my jako społeczeństwo, żeby skonsumować owoce własnej pracy, musimy się zadłużyć, a nawet jak nam się wydaje, że to jest pieniądz, który nie jest pieniądzem dłużnym, to tak nie jest, bo jak mamy 100 zł, to znaczy, że ktoś inny na to 100 zł się musiał zadłużyć. Więc to rodzi ogrom problemów i ekonomicznych, i społecznych. Zubaża społeczeństwo, powoduje depresję, stresy, samobójstwa, w konsekwencji biedy, wywłaszczenia. Chociażby przykład taki ekstremalny, jak system działa, to są tak zwane kredyty frankowe, które do dzisiaj niestety istnieją i dotykają ciągle kilkuset tysięcy polskich rodzin. Tak. Dobra, to tak tytułem wstępu i zagajenia, bo problem ogólnie wszyscy czujemy, wiemy, to teraz rozwiązanie. Zawsze jest problem i rozwiązanie. Co możemy zaproponować za to? Więc przede wszystkim należy zacząć od tego, że pieniądz jest podstawowym komponentem czegoś takiego jak dobro wspólne. Dlaczego? Dlatego, że dobro wspólne jest to taka podstawowa infrastruktura, która zapewnia właściwe i uczciwe funkcjonowanie organizmowi. A społeczeństwo, naród to jest organizm, to jest rodzina rodzin. W związku z tym ta rodzina rodzin potrzebuje pewnego takiego narzędzia, które da możliwość sprawiedliwej, bezpiecznej, skutecznej wymiany dóbr i usług i pieniądza, który właśnie nie będzie powodował tych problemów, z jakimi mamy do czynienia, między innymi zadłużenie, o którym mówiłem. Tak, czyli chodzi o to, żeby był rozwój, tak jak w przyrodzie jest. Tak. Rośliny ciągną wodę, minerały i tak dalej się rozwijają, ale nie ma czegoś takiego, że muszą na kredyt brać minerały, wodę, bo wtedy to by nie pieniądza wyszło. Powinno być, krótko mówiąc, ty sam raz. Tak, tyle ile to trzeba. Tyle ile trzeba. To znaczy, to jest tak analogia bardzo prosta z organizmem. Dla organizmu, dla człowieka taką podstawową infrastrukturą jest krwioobieg. Tak. I tej krwi powinno być tyle, ile trzeba, w zależności od wagi, wieku, ciężaru i tak dalej, wielu tam czynników i parametrów jednostki. I w tej chwili jest tak, że jest grupa iluś tam setek czy tysięcy tych rodzin tak zwanych, które ten pieniądz generują i go pożyczają. A co by było w formie takiej idealnej? Kto powinien być tym emitentem pieniędzy? Emitentem pieniądza powinien być suweren, czyli naród, dlatego że suweren powinien posiadać ten pieniądz i ten pieniądz powinien służyć suwerenowi. W tej chwili jest tak, że pieniądz jest tworzony w prywatnym sektorze bankowym, czyli można powiedzieć, że w Polsce dokonała się największa prywatyzacja, która jest niestety niezauważana przez większość społeczeństwa, czyli prywatyzacja pieniądza. Co zresztą jest sprzeczne z artykułem 227 Konstytucji, który mówi o monopolu emisyjnym Narodowego Banku Polskiego, czyli Banku Centralnego. I krótko mówiąc, tutaj chodzi o realizację tej idei i tego artykułu. Chodzi o to, żeby Narodowy Bank Polski jako bank suwerena miał pełną władzę nad tworzeniem i unicestwianiem pieniądza. Dokładnie. To jest ogromna władza, władza, od której zależy zdrowie każdej polskiej rodziny, każdej tkanki społecznej, każdej struktury społecznej, gdzie byśmy tylko oka nie przyłożyli, to tak jest. Dlatego, że pieniądz jest rzeczą, która dociera do każdego zakamarka
i jakby wnika w każdy aspekt rzeczywistości, bo we współczesnym świecie wszystko zostało w zasadzie utowarowione i skomercjalizowane. Także bez pieniądza no nie da się funkcjonować i tym bardziej niebezpieczne są plany globalistów wycofania i zlikwidowania gotówki i zaczipowania nas wszystkich po to, żeby w każdej chwili od pieniądza cyfrowego można było nas wyłączyć, czyli skazać na, krótko mówiąc, śmierć głodową. Tak, no bo oni chcą kontrolować ilość ludzi na świecie. I teraz, żeby nie wyważać otwartych drzwi, no to mamy historyczny przykład pewnej miejscowości, pewnego miasteczka w Austrii, gdzie to genialnie się rozwijało, aż komuś się to nie spodobało. Tak. Nie będziemy powtarzać. Chodzi o Wergl. Tak, Wergl. I w związku z tym, co proponujesz tutaj dla Polski? Proponuję system dwuwalutowy. Tak. To jest system, który panował w latach 30. w Niemczech, gdzie wprowadzono walutę równoległą, tak zwane weksle zatrudnieniowe. Teraz dlaczego mówimy o dwuwalutowości? Dlatego, że z jednej strony mamy własne interesy i powinno nam zależeć na tym, żeby gospodarka i ten organizm społeczno-ekonomiczny był w jak największym stopniu, na ile to jest możliwe, samowystarczalny. Czyli są jakby dwa aspekty życia ludzkiego. Tak można taki powiedzieć. Taki lokalny i bardziej globalny. Tak. Wnętrze i zewnętrzne. Mikro i makrokosmos. O, tak. Coś takiego. I teraz pieniądz wewnętrzny to jest pieniądz, który ma służyć właśnie przede wszystkim rozwojowi tego autodynamizmu, autokreacji społeczeństwa, narodu. Czyli człowiek jest bardziej kreatywny, gdy czuje bezpieczeństwo, a więc ten lokalny pieniądz będzie zapewniał ludziom bezpieczeństwo. Tak. Czyli nie co miesiąc pensja od państwa typu emerytura czy jakaś renta, tylko człowiek no, zapracowuje na to, ale ma tą pewność, że bezpieczeństwo ma, w związku z tym może się rozwijać. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo systemowe, bo no. Pieniądz jest rzeczą systemową. I tu chodzi o to, że ten pieniądz jest bezodsetkowy, czyli nie jest długiem i nie jest oprocentowany, ale równocześnie jest pieniądzem, który jest niewymienialny. To znaczy, co to znaczy właśnie? Można tylko kupić. Nie, można kupić, sprzedać, tylko że na rynku wewnętrznym. Chodzi o to, że on nie wypływa na rynki finansowe i on nie może podlegać spekulacji. Czyli krótko mówiąc, jest pewnym stabilizatorem i spełnia w właściwy sposób tą funkcję pieniądza mierniczą. I transakcyjną oczywiście również. Czyli krótko mówiąc, pieniądz wewnętrzny buduje tą samowystarczalność, działa antyimportowo, działa stabilizująco, działa również pobudza kreatywność ludzką, dlatego że no, mnóstwo rzeczy przykładowo w tej chwili jest importowanych, ale takich rzeczy, które mogłyby być produkowane w Polsce czy lokalnie, ale nie są, bo zderzyliśmy się z walcem pankorporacjonizmu, jak ja to nazywam, i te korporacje, które przyszły do Polski po 1989 roku, mają niesamowitą przewagę, jeśli chodzi o zasoby, głównie finansowe, i w zasadzie mogą wszystkich skorumpować, każdy rynek podporządkować sobie, każdą konkurencję stłamsić. Więc tu chodzi o to, że korporacje również nie będą miały wpływu na to narzędzie systemowe, jaki jest pieniądz. Bo nie będą tam miały zasięgu. Teraz i na przykład, jak to w praktyce może działać? No na przykład w Bristol wprowadzono kilka lat temu, jest takie miasteczko w Anglii, walutę lokalną. A dlaczego to zrobiono? Dlatego, że władze miasta zrobiły badania i okazało się, że bodaj 90%, o ile dobrze pamiętam, pieniędzy wydawanych w markecie w Bristol wypływa poza region, poza wspólnotę. Dlaczego? Bo pieniądz jest wymienialny. Więc tutaj chodzi również o to, że to nam daje wspaniałe narzędzie do odbudowywania tego, co utraciliśmy przez 30 lat transformacji. Bo trudno sobie wyobrazić, że administracyjnie odbudujemy polski handel czy sieci handlowe detaliczne, ale poprzez wprowadzenie
pieniądza wewnętrznego, my jesteśmy w stanie zainicjować pewne procesy, które w sposób naturalny będą prowadziły do odbudowywania tego, co zostało zniszczone, czy sprywatyzowane, czy też jak to i ktoś i wtedy może powiedzieć, zagrabione. Wszyscy będą się bogacić. Tak, przede wszystkim to będzie pieniądz uczciwy i będzie emitowany przez Narodowy Bank Polski, czyli krótko mówiąc banki komercyjne nie będą miały prawa tworzenia takiego pieniądza, tylko Narodowy Bank Polski i ten pieniądz będzie istniał w dwóch postaciach, w postaci gotówki fizycznej, namacalnej i w postaci cyfrowej, jak można nazwać to cyfrową gotówką. Dlaczego? Dlatego, że gotówka jest, która w tej chwili jest na marginesie jedynym prawnym środkiem płatniczym, bo ten pieniądz elektroniczny tworzony przez banki w ogóle jest prawem kadłuka nam narzucony, nie jest prawnym środkiem płatniczym. Ta gotówka może być właśnie, która jest w obiegu, jakby taką podstawą do budowy tej waluty, pieniądza, tego pieniądza wewnętrznego. Tylko jeszcze trzeba by dodać tą wersję jakby cyfrową, tej niewymienialnej, tego niewymienialnego wewnętrznego pieniądza. Ale oprócz tego my żyjemy w określonych realiach ekonomicznych, międzynarodowych. Nigdy nie będziemy krajem, który w 100% będzie samowystarczalny. W związku z tym jesteśmy skazani na import. I teraz dlatego właśnie jest potrzebny... I eksport. Tak, oczywiście. I dlatego jest potrzebna ta druga kategoria pieniądza, czyli waluta zewnętrzna, która będzie sobie funkcjonowała w systemie bankowym, ale też będzie to pieniądz tworzony przez bank centralny. I to będzie waluta wymienialna i będzie tylko w postaci elektronicznej. Atrakcyjnością tej waluty, żeby na przykład, żebyśmy mogli kupować coś za granicą, czego u nas nie możemy wyprodukować, no to ta waluta musi być atrakcyjna. A atrakcyjność jej można zapewnić w troszkę na zasadzie tego, czym był, czy jest petrodolar, na oparciu jej, czy zabezpieczeniu w energii, która pochodzi z eksploatacji, przetwarzania polskich zasobów naturalnych. Na przykład geotermia jest wspaniałym przykładem. Mamy gigantyczne złoża geotermalne i ogromny potencjał, bo 0,5% wykorzystania tych zasobów już nam gwarantuje samowystarczalność energetyczną. Więc moglibyśmy na przykład sprzedawać energię i dzięki temu kupować rzeczy, których nie mamy, które są nam potrzebne. A jak w temacie podatków? Jak to wygląda? Więc jeśli chodzi o podatki, to oczywiście podatki dochodowe, zwłaszcza mam tutaj na myśli podatek dochodowy od osób fizycznych, nie powinien w ogóle istnieć. Zresztą historycznie rzecz biorąc warto przypomnieć, że on został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 1913 roku razem z utworzeniem rezerwy federalnej, a to po to, żeby finansować dług kosztem obywateli, żeby prywatny kartel mógł się bogacić i mógł pobierać odsetki za stworzone z niczego ex nihilo pieniądze. Mało tego, i to nielegalne jest nadal, także tych procesów sądowych było mnóstwo. Natomiast generalnie co do zasady, my jako obywatele i gospodarze we własnym państwie nie powinniśmy być obarczeni podatkami, może z wyjątkiem jakiegoś niewielkiego podatku obrotowego czy transakcyjnego, różnie można go nazywać. Natomiast generalnie cała reszta powinna być uwolniona, co będzie też oznaczało ogromne korzyści i eliminację kosztów związanych z tą mitręgą biurokratyczno-księgowo-podatkową, z którą się borykają tysiące polskich przedsiębiorców. Systemowe. No to skąd obsłużyć, w jaki sposób obsłużyć wtedy te koszty, drogi, mosty? A już mówię, no właśnie z zagospodarowania dobra publicznego, które w tej chwili jest nam kradzione, dlatego że sam koszt braku suwerenności monetarnej jest obliczany na jakieś 200 miliardów rocznie. To jest gigantyczna suma, wielokrotność na przykład programu 500+. Seniorat, czyli korzyści wynikające z emisji pieniądza,
powinny być demokratycznie dystrybuowane do obywateli w postaci dywidendy narodowej. Jest to zresztą jedna też z metod na dystrybucję tego wyemitowanego przez wcześniej, bo on musi zaistnieć jakoś, pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Ale drugim źródłem są zasoby, o których mówiłem. Bo zasoby naturalne, to wszystko, co mamy pod ziemią, to jest gigantyczne bogactwo, bo to jest nie tylko geotermia, energia, ciepła w skałach, ale to jest też węgiel, który można pod ziemię zgazowywać, to są metale ziem rzadkich i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie zasoby, jakbyśmy wzięli pod uwagę, jakbyśmy jako gospodarze korzystali z tych zasobów, to dałoby możliwość nam właśnie uproszczenia, radykalnego uproszczenia systemu podatkowego, który powinien dosłownie być spisany na jednej kartce. Dokładnie. Dlatego, że państwo, w którym istnieje zawód doradcy podatkowego, jest państwem chorym, patologicznym. Bo jeśli istnieje w ogóle potrzeba takiej specjalizacji prawnej. Ten podatek obrotowy by załatwił generalnie tą sprawę. Plus przede wszystkim dochody wynikające z tego dobra wspólnego, o którym mówiłem, bo one mogą być częściowo dystrybuowane w postaci dywidendy narodowej, ale częściowo mogą służyć obsłudze infrastruktury państwowej i podstawowych rzeczy, które normalnie budżet realizuje. Ten temat jest szeroki. Zapraszamy Państwa też do oglądnięcia innych wykładów Piotra, więc pomijmy te szczegóły, które jeszcze nie zostały dopowiedziane. Przejdźmy do kwestii pospolitego ruszenia. Co to takiego? No, pospolite ruszenie jest to takie piękne pojęcie wywodzące się jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej. Ono ściśle się wiąże z pojęciem dobra wspólnego, o którym mówiłem. Mm-hmm. Bo dobro wspólne jest to ten jakby to, co tworzymy. Obszar wspólnych, zbiorowych interesów, który nam wszystkim jakby przynależy poprzez to, że jesteśmy członkami wspólnoty, jako osoby społeczne. I proszę zwrócić uwagę, że Rzeczpospolita, to pojęcie, które jest znane co najmniej od XIII wieku, zawiera w sobie kilka elementów ciekawych. Rzecz, czyli dobro, pospolita, co to oznacza? To pierwotnie oznaczało publiczna, czyli rzecz wspólna, wspólnotowa, ale również pospolita, czyli powszechna, dotycząca każdego. Czyli wspólne dobro. Tak, ogólnodostępne, ogólnoużyteczne dobro i funkcje. Ale z pojęciem Rzeczpospolitej wiązało się też pojęcie pospolitego ruszenia. Czyli czynu, który wynikał logicznie z Rzeczpospolitej jako pewnego moralnego zobowiązania. Zobowiązania obywateli, ale również praw, jakie dawało to obywatelom. Na zasadzie sprawiedliwości, uczciwości, jakby tworzenia pewnej wspólnoty. I to pospolite ruszenie nam jest bardzo dzisiaj potrzebne. Bo jesteśmy w sytuacji przełomowej ewidentnie. Tuż przed rewolucją. Tak można powiedzieć. Powtórzę to, co niedawno mówiłem w jakimś nagraniu, co mi się wydaje bardzo istotne, mianowicie system ogólnoświatowy, globalny, oparty na tym fałszywym, dłużnym, oprocentowanym pieniądzu, czyli długu, zaczyna się sypać. A dlaczego? Dlatego, że on już nie może ekspandować na zewnątrz i na przykład konsumować kraje sfery postsowieckiej, on już nie ma gdzie się rozwijać na zewnątrz, w związku z tym musiał się zwrócić przeciwko własnym obywatelom i własnym klasom średnim. O ile taka klasa średnia w Niemczech, powiedzmy jeszcze 10, 20, 30 lat temu była przy okazji beneficjentem tego systemu, aczkolwiek głównie korporacje były tym beneficjentem międzynarodowe, no bo również małe i średnie firmy prywatne, rodzime, niemieckie uczestniczyły w tej ekspansji. To o tyle teraz system nie ma, ten pasożytniczy system już nie ma tego źródła pokarmu na zewnątrz, więc on siłą rzeczy zwraca się przeciwko własnym społeczeństwom, własnym żywicielom. I to według mnie jest główną przyczyną tego ataku, bo najlepszą obroną jest atak w postaci tego całego COVID-u w tej chwili. I to jakby pokazuje to przyspieszenie,
Ale z drugiej strony daje pewną nadzieję, bo wahadło się wychyliło, osiągnęło apogeum i prawa natury mówią o tym, tak, że musi przechylić się w drugim tak kierunku. Gumka została naciągnięta, więc ktoś musi dostać, a dostanie ten, który ją naciągnął. No. Tak, i musimy to wykorzystać, ten wiatr historii, który zaczyna nam sprzyjać. Musimy ten podmuch po prostu wykorzystać i w odpowiedni sposób go ukierunkować i jakby zoptymalizować wszelkie możliwe zmiany i reformy. Tutaj się z tym wiąże wiele problemów i znowu chciałbym wrócić na chwilę do pieniądza i problemu oddłużenia, bo my jesteśmy w tak niewiarygodny sposób zadłużeni indywidualnie i jako firmy, i jako państwo, że musimy ten problem jako jeden z pierwszych rozwiązać. I to jest, ja bym tutaj widział jakby dwa elementy. Pierwszy to są ewidentnie uznane od lat za długi niespłacalne, tak, bo jest taka kategoria długów na przykład osób prywatnych. Te długi należałoby w ogóle wykasować. Tak. Nic się dla systemu nie wydarzy. Mało tego, większość ludzi, którzy w prywatnym sektorze polskim, w małych, średnich firmach pracuje, to jest chyba około 65%, zarabiają bodaj minimalną krajową. Dlaczego? No bo to jest chronione przed zajęciami komorniczymi, więc jakby to wszystko powoduje, że jest ucieczka w tą tak zwaną szarą strefę. Natomiast powodem jest generalne, powszechne zadłużenie. Utrzymuję pewną fikcję. Teraz zlikwidowanie jakby tego i tak niespłacalnego zadłużenia dałoby niezwykłe korzyści systemowe. Taką ulgę przynajmniej psychologiczną. Psychiczną, polepszenie faktyczne bytu tych ludzi, ale również systemowe korzyści, no bo można by urealnić to wszystko, co się dzieje w gospodarce, tak, na przykład jeśli chodzi o płace i łatwiej byłoby więcej zarabiać. A drugi problem jest problem w ogóle kredytów, jakie istnieją i są w trakcie spłacania, na przykład kredytów mieszkaniowych, tak zwanych hipotecznych. Otóż tutaj należałoby, i tu wracam znowu do idei pieniądza wewnętrznego i waluty zewnętrznej jako suwerennych pieniędzy. Tutaj należałoby zastosować taki manewr, który powinien wykonać oczywiście Narodowy Bank Polski, czyli powinien wykupić kredyty z rąk komercyjnych banków prywatnych, przesunąć je do siebie, do Narodowego Banku Polskiego, po to, żeby obywatele mogli bezpiecznie na bardzo dogodnych warunkach w przyszłości te kredyty spłacać. A od tego momentu, i to się wiąże z ogólną ideą reformy monetarnej, banki, które dostały w zamian za niespłacone części kapitałowe kredytów do tej pory, dostały pieniądz, który już jest pieniądzem realnym, emitowanym przez Narodowy Bank Polski, a nie pieniądzem dłużnym, od tego momentu nie mają prawa tworzyć pieniędzy w postaci długu. Mają tylko to, co dostały poprzez tą akcję Narodowego Banku Polskiego i od tego momentu udzielają tylko pożyczek. Dobra, no to teraz... A nie kredytów. To jest zasadnicza różnica, jasne, którą można by odrębnie jeszcze wyjaśnić, bo niesie z sobą bardzo poważne konsekwencje prawne. Jak to wdrożyć wszystko? Chodzi mi o te pierwsze przynajmniej dwa kroki, bo dalsze to już pchną ten walec, natomiast klucz jest, jak to wszystko wdrożyć. Zanim powiem, to jeszcze taki przykład też optymistyczny, bo chciałbym, żeby jak najwięcej optymizmu jednak tutaj zasiać. Otóż cała ta historia covidowa spowodowała, że w Polsce złamane zostało pewne tabu działania banku centralnego, bo zaistniały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że Narodowy Bank Polski stworzył pieniądze, za pomocą których wykupił część długów państwowych banków prywatnych. Jaki z tego wniosek? Można oddłużyć w jakimś fragmencie państwo, no więc dlaczego nie można oddłużyć obywateli i firmy? Przede wszystkim to one są żywicielem, one są i obywatele są suwerenem, więc przede wszystkim od nich trzeba by zacząć. Czyli, ale mamy precedens. A drugi precedens jest taki, że stworzono pieniądze na tą tak zwaną słynną tarczę. I też te pieniądze zostały stworzone za pośrednictwem BGK i PFR-u po to, żeby ominąć zakaz istniejący w Konstytucji, czy artykuł 220, ale można. I teraz po prostu trzeba pójść tropem tych już nieśmiałych, że tak powiem, pierwszych kroków i dokonać bardzo, zresztą jeśli chodzi od strony prawnej, to są kosmetyczne zmiany w dwóch artykułach
ustawę o Narodowym Banku Polskim. Ja o tym piszę w artykule Uczciwy Pieniądz Polaków, więc nie będę teraz zanudzał prawnymi aspektami, ale każdy, kto jest zainteresowany, sięgnie i sprawdzi, jak to jest proste. Od strony techniczno-prawnej oczywiście jest potrzebna wola polityczna. Tak. Oczywiście musimy wywierać nacisk. Akurat mamy tą sytuację, że w Stanach się dzieją bardzo ważne rzeczy związane z wprowadzeniem tak zwanego projektu Nesara Gesara. Trump wydaje ostatnio executive order, czyli takie dekrety prezydenckie, które są natychmiast wykonywane. Między innymi likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym mówiliśmy wcześniej. Dobrowolność szczepień i wiele rzeczy, więc ja myślę, że jeśli on wygra wybory, będzie mógł już bez szczególnego skrępowania realizować ten projekt, a my jako główny sojusznik Stanów Zjednoczonych powinniśmy... Jako 50. któryś stan, bo już nie wiemy, ile tych stanów tam jest. Pierwszy, albo różnie mówią, 50. albo 51. No, mniejsza o to. Powinniśmy po prostu iść tym tropem i to, co jest dobre, to co tam dobrego się dzieje, pozytywnego, właśnie wykorzystać, pokazywać naszym rządzącym, podpowiadać im, ale oprócz tego stwarzać też nacisk oddolny, bo dobro publiczne może być realizowane społecznie, poprzez organizacje społeczne, bo przecież czym jest pieniądz? Pieniądz jest taką formą umowy społecznej, prawdziwy pieniądz. Taką energią, tak, która płynie. A nie, jak to się mówi o pieniądzu fiducjarnym, że on wynika z zaufania, tak naprawdę wynika z przymusu płacenia podatków w tym pieniądzu. I teraz tutaj właśnie chodzi o stworzenie pewnej presji. I my mamy w Instytucie taki projekt, nazywa się NaviCoin, to jest stworzenie takiego prototypu pieniądza wewnętrznego, ale społecznie. Z opcją przekazania go później w gestię demokratycznie i społecznie zarządzanego Narodowego Banku Polskiego. Takie rzeczy mogą się w tej chwili już dziać. Mamy technologię blockchain, możemy to wykorzystywać. Są narzędzia informatyczne, technologiczne, żeby taki projekt prowadzić. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy zaistnieje synergia między tymi działaniami różnych stacji antysystemowych, rozgłośni i tak dalej, środowisk, a praktyką wynikającą ze zmiany świadomości poprzez kieszeń i działanie, dopiero jak te dwa elementy, jak yin i yang się zbiegną, sprzęgną, dadzą ten niesamowity efekt w postaci wartości dodanej tej synergii. I tego bym nam wszystkim życzył. No jak stworzyć te warunki? Bo chodzi mi o punkt pierwszy, bo tak mówisz, dopiero wtedy, to jest... Drugi punkt, trzeci. Nie, no, my jesteśmy w trakcie pracy nad tym projektem NaviCoina i oprócz tego, że trzeba wywierać nacisk, mówić i mieć świadomość tego, i w jakim kierunku. Bo większość środowisk antysystemowych zatrzymuje się w punkcie krytyki, ale nie ma jakby takiego jasnego obrazu, jak to powinno wyglądać po. A my musimy na to przygotowanie, bo to może nastąpić zaraz, implozja systemu może nastąpić bardzo szybko, szybciej niż się spodziewamy. Jeszcze te rzeczy, które się dzieją w Stanach, prawda? Dodatkowy impuls. Więc my musimy być przygotowani na działanie tak, natychmiast. Musimy wiedzieć, czego chcemy. I równocześnie oprócz tych działań w sferze medialno-politycznej, takie nazwę, wdrażać takie projekty jak NaviCoin. Bo my właśnie to będziemy robić. Dobra, to robić. Tutaj w tym temacie. Ja trochę na kryptowalutach się znam, technicznie trochę tam wiem, więc powiedz, w jaki sposób wdrożyć kryptowalutę gotówkową. Jak to zrealizować? Bo mówisz, że ma być to i to, to jak to robimy? Znaczy kryptowaluta to może złe słowo, bo ona się kojarzy z Bitcoinem chociażby, a większość kryptowalut są to waluty typowo spekulacyjne, istniejące na giełdzie wymienialne. My chcemy zrobić w oparciu o blockchain coś zupełnie innego. Nie, no, jakościowo. Technicznie będzie to, powiedzmy, dobrze przemyślane, tak żeby to było uczciwe, fajne, tylko że no, warto, żeby to była też gotówka i jak to znaczy, to będzie na początek gotówka cyfrowa, tak? Którą będzie można... Czyli na początek nie będzie to kryptowaluta, tylko cyferki. Nie, znaczy gotówka cyfrowa, tak samo jak to się dzieje w przypadku wielu kryptowalut, że mamy portfele i możemy za pomocą telefonu albo komputera przesyłać te środki, tak? Przeliczeniowe. Problem wprowadzania, jak rozumiem, pytanie pieniądza w formie papierowej, tak? No, papierowej, fizycznej. Chodzi mi o fizyczne. Jest problemem, który polega na tym, że to nie będzie prawny środek płatniczy, to o czym mówimy. To jest pieniądz społeczny, dobrowolny, tak?
W związku z tym, dopóki mamy zapis, że jedynym prawnym środkiem płatniczym w Polsce, emitowanym zresztą przez Narodowy Bank Polski, są znaki pieniężne, czyli gotówka, czyli monety i banknoty, to do tego momentu mamy pewien prawny problem. Więc tak. Ja nie chciałbym w tej chwili głębiej wnikać. Natomiast zgadzam się z tym i rozumiem ten pewien lęk, bo on jest związany z tym, że wszyscy się obawiamy, że gotówka będzie wyeliminowana i że to jest, i oczywiście traktujemy to jako element pewnego wieńczącego, zamordystycznego przedsięwzięcia globalistów. Tak. Tak. I oczywiście się z tym zgadzam. Natomiast docelowo ten pieniądz wewnętrzny powinien być w dwóch postaciach. Tak. I on dobrowolnie każdy powinien mieć wybór, czy on korzysta, czy płaci telefonem, czy jakąś tam kartą, czy płaci i fizycznym banknotem. Tylko do tego momentu musimy dojść. Na razie zróbmy chociaż ten demokratyczny, społeczny pieniądz w postaci cyfrowej, bo to można zrobić. Mhm. No dobrze, no to tak w ostatnim zdaniu powiedz proszę, jakby cała ta koncepcja w ilu procentach jest już skrystalizowana w głowach kilku myślicieli na ten temat, ciebie i plus jeszcze paru? Znaczy ja myślę, że ona jest skrystalizowana w 100%, natomiast oczywiście są zawsze kwestie związane z detalami technicznymi czy prawnymi. Natomiast koncepcja jest absolutnie dojrzała i można ją szybko wdrażać. Jeśli by tutaj były przegnięte wszelkie narzędzia i możliwości, jakie ma państwo, no to można by to zrobić bardzo szybko. Czyli chodzi o dobrą wolę czyjąś. Tak, polityczną. Polityczną, super. Ale równocześnie społeczną. Mhm. Świadomość przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.